Witajcie, edukacja na maksa z tej strony. Dzisiaj już pokażę wam, co tam na moim świecie się dzieje. Założenie jest troszkę inne niż ostatnio, to znaczy nie chciałem wam już pokazywać wszystkiego, co się dzieje, będzie działo wszystkiego totalnie od nowa, ale już troszkę chciałem przed tym się przygotować, coś tam zrobić, potestować. Chwilę się jeszcze ładuje, więc mam nadzieję, że to będzie ładnie chodziło, nie będziecie mówili, że mi laguje komputer nowy, bardzo mocny, więc powinien wymaganiom sprostać. Teraz tak, ja, o ile pamiętam, pojawiłem się mniej więcej tam, jak te drzewa widzicie, gdzieś tam okolicy. I tutaj zrobiłem sobie słupek, odnalazłem troszkę na biomie takim. Biom trawiasty. Odnalazłem troszkę zwierząt. W ogóle fajnie sprawa, mam tu konie, osły, których co prawda jeszcze nie oswoiłem, ale będę to kiedyś robił. Posiadam także już standardowo potrzebne zwierzęta. Jeżeli stwierdzicie, że jakoś tam tego nie smarna, tak, to ja mogę zmniejszyć. Zobaczcie, że obecnie pracuję na 20 czankach i nie instalowałem żadnego Optifine'a. Więc jeżeli okaże się, że jest to potrzebne, to Optifine'a doinstaluję i wtedy ocenicie, jak to ma być. Pewnie od razu nagram z kilka odcinków, więc zmiany zobaczycie dopiero tam przy którymś. Tutaj już mam plany moich wielkich budowli. Na razie stworzyłem sobie taki oto magazyn. Ten magazyn powstał stosunkowo niedawno. Jakieś szyby, tarasiki, pewnie będę chciał się go upiększyć. Magazyn wygląda w ten sposób, klasycznie w moim stylu, czyli na razie dużo tanio bruk, skrzynki, oczywiście łóżko i inne bajery. Oczywiście, jeżeli będę chciał, to potem to i będziecie mieli takie propozycje, to sobie to ładnie. Tradycyjnie uprawiam zbieractwo, te nie wszystkie jeszcze skrzynki są w ogóle kupione, jeszcze nie mam pełni pomysłu, jak to dokładnie uporządkować. Na razie wrzucam to tak kategoriami mniej więcej, jak się wymyśliłem. Tutaj mam chociażby główne składniki spożywcze, tak, i oczywiście one będą się poszerzać. Jak widzicie, niestety grzybów znalazłem tylko na razie 3 borowiki. Nie bawiłem się w ich sadzenie, jeszcze są te drugie grzybki. Chyba muchomory, nie pamiętam, jak to było, czy jak one się nazywały, te grzybki. Tutaj są stoły, które będę sobie umieszczał. Prawdopodobnie będę chciał je umieszczać w pełnej posiadłości, którą będę w międzyczasie sobie robił. Materiały takie techniczne tutaj. No i sprzęt, który sobie tam co jakiś czas będę dorabiał. Materiały budowlane. Także troszkę tego jest. To jest jedna część tego, co na razie zrobiłem. A druga część to jest. Można się dojść na dwa sposoby, ale albo tamtym przejściem górą, albo tutaj dołem. Wydrążyłem sobie tutaj po drugiej stronie, ponieważ stwierdziłem, że tam jest mało miejsca. Teraz zobaczcie, że tu jest mniej, dużo mniej miejsca. To była moja taka pierwsza baza, tradycyjnie w jaskini. A, oczywiście też pieski znalazłem sobie gdzieś tam, odnalazłem pieski, sobie przewędrowałem z nimi. Z roślin, co posiadam obecnie, to zboże, dynie i udało mi się trafić na marchewkę. Chyba albo wypadła z tego, z wędki, albo jakiś zombiak opuścił, już nie pamiętam, jak to było. A, jej mam jeszcze trzcinę i kiedyś tam odnalazłem biom pustynny i dzięki temu mam kaktusy. Oczywiście to jest wszystko to, co widzicie na ziemi. Na ziemi, ponieważ jest jeszcze tutaj wielki zasób jaskiń, to akurat puścizna. Tutaj jest chociażby jedna jaskinia. Yy.
ale chyba ją oczyściłem. Tutaj też było coś malutkiego. Gdzieś tu jeszcze są kolejne jaskinie. A wiem gdzie już, chyba już wiem gdzie. Tutaj za tym jest jaskinia. I ta jaskinia daje, tutaj niesie ze sobą kilka ciekawych rzeczy, bo tutaj, o ile pamiętam, odnalazłem pierwszy raz, co, o moim zdziwieniu, co to jest. To się nazywa blok nasypowy. Jakoś tak, o tutaj jeszcze widzę. Ona jest niedokładnie jeszcze zbadana. Dopiero robiłem sobie porządek. Nie robiłem tutaj nawet jeszcze porządku, więc pewnie będę kiedyś to robił. O, tutaj odnalazłem właśnie. No jak widzicie, nawet tutaj nawet światła nie dałem w pełni, więc coś mnie tu spotka. Ale tutaj wygląda jakbym był już, albo lawa tu jest. Lawy nie widzę. Zasadniczo ta wersja 1.7 bardzo mnie zaskoczyła ochoczo, ponieważ no tutaj widzę, że jest woda i ta woda pewnie mnie gdzieś poprowadzi. O, to jest w ogóle mega kompleks. Tak, generalnie nie będę miał tutaj robić, jeśli będę chciał to uporządkowywać wszystko. Także tych jaskiń troszkę tutaj jest. Oświećcie mnie, jak widzicie, co oznacza to spadanie, czy to jest efekt, że ten żwir zaraz może ma szansę spaść, czy nie. Bo nie jestem pewien, czy to jest efekt spadającego żwiru, czy to jest efekt... czy to jest efekt... Ach, jak tutaj akurat się wyjątkowo dużo ich trafia. No z creeperem to ja nie chcę może oszukania. No się tutaj, że tutaj jest, to jest ta część, w której ja bym sobie ten jeszcze zebrał ten. No udało mi się na razie od creepera odejść. Tak, z czasem jak zrobię to odpowiednią ilość łuków, to będę po prostu do tych creeperów strzelał. Myślę, że to jest chyba najprostsza metoda, żeby mieć od nich spokój. Także podsumowując, tak, tutaj się w tej wersji działo bardzo, bardzo dużo zmian. Ja tymi samymi zmianami zostałem bardzo, bardzo mocno zaskoczony. Także czułem się jak totalny nowicjusz, że nie wiem, o co chodzi. A poza tym jeszcze mam dla was kilka niespodzianek, bo kilka rzeczy jeszcze odnalazłem. Tak, jak sami też, jak ty to znalazłem akurat. Także tak będzie wyglądał świat, w którym będziemy grać i mam nadzieję, że pomysł na odcinki, które będą krótsze, zdecydowanie będzie dla was fajny, spoko. Mówiliście, że tak odcinki w pół godziny dłuższe też były męczące. Muszę tylko odpowiednio oczywiście kontrolować czas. Jeszcze mam chwilę. O, to może wam pokażę jeszcze co odnalazłem poza tym. W takim razie nie będę już robił. Oczywiście tego nie będę teraz eksplorował, ale teraz... gdzie to było? Jak ja dawno w tej jaskini nie byłem, odkąd porządki robię. O, chyba jestem tam, gdzie chciałem. Tak, czy to jest tutaj? Tak, zobaczcie. Wytrawni gracze Minecrafta już wiedzą, co oznacza widok takich drewnianych elementów pod wodą. Jest to ewidentnie opuszczona kopalnia. Także miałem dużego fuksa, że mi się bardzo szybko ona trafiła. Więc pewnie też zrobię jakiś odcinek z ogólną jej eksploracją. Co tu jeszcze ciekawego? A to może was jeszcze zabiorę w podziemia kopalni. Teraz tak. Czy ja teraz się w tym odnajdę? Bo tu labirynt. Może się odnajdę. Tak, to zawsze dobra wskazówka dla mnie, zawsze, żeby robić te kierunkowskazy. Tutaj jeszcze planowałem dopiero wchodzić właśnie do tego miejsca, jak już
beta czy na nagrywanie, więc nic tam jeszcze nie robiłem. W ogóle ogólnie mnie tutaj czeka mega, mega dużo pracy. A z racji, że rok szkolny się zaczyna, nie mam pojęcia, kiedy to zrobię wszystko, ale mam nadzieję, że będziecie ze mną mnie oglądać. Odcinki Minecraftowe planuję odpalać w... prawdopodobnie w piątki chyba. W piątki myślę, że będą spoko. Także jeżeli macie jeszcze ochotę oglądać mnie, to serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że będziecie się przy oglądaniu, gram dobrze bawić. Oczywiście Minecraft to nie jedyne, co pojawi się. Wrócą także inne serie. Zbierałem się, tak długo zbierałem się, nie chciało mi się. Czułem takie ogólne zmęczenie. No mam nadzieję, że mi to wybaczycie i będziemy się już normalnie, regularnie widywać. A, miałem jeszcze wam jedną rzecz pokazać. Tutaj też to już zrobiłem sobie taką już przemyślaną, swoją własną jaskinię. Znaczy kopalnię. Taką z domysłem na klejnoty. I teraz tak. Tam jest jeszcze niezbadany obszar. A klejnoty dokładnie chyba planowałem robić tutaj. Widzicie, nie było mnie kilka dni i zapomniałem. Obiecuję, że tu sobie wszystko opiszę. Tutaj jakiś strach lawą. A, bo tam jest lawa. Mam troszkę tego wszystkiego. Jak widzicie, zombie są głodne, zombie są złe. Czy ja tutaj, to tutaj zacząłem tak kopać ochoczo? Nie, tutaj to zombie chodzi ewidentnie. To jest ta przestrzeń, która też jest pełna wielu dziwnych rzeczy. O, chociażby znalazłem tutaj, chociażby jak widzicie, ciemny bruk. No, również nowość w Minecrafcie 1.7. On jest zasadniczo, różni się tylko tym, że jest to element typowo dekoracyjny. Czy mamy jeszcze chwilkę? Mamy jeszcze chwilkę, tak 15 minut, wydaje mi się, że jest spoko. Także zdążę wam od razu pokazać wszystko to, co w okolicy mam. Teraz gdzie ja zacząłem kopać? Ja gdzieś kopałem w dół i teraz... Czy ja mam problem? A, chyba już wiem. Chyba już wiem, gdzie to było. Tutaj było. Bruki kopalnia. O, właśnie. I tutaj sobie wytworzyłem taki oto obszar. Czemu to jest lawa? A, bo możliwe, że ja zacząłem kopać tutaj gdzieś, o, w dół. A, i tutaj będę dalej sobie działał. Możliwe, że to pewnie w końcu jakoś się fajnie potem przebuduję, żeby mi było wszystko wygodnie, żeby to sprawnie leciało. Więc tutaj będę sobie teraz kopał w lewo, prawo. Tak to będzie działało. Już sobie wszystko przypomniałem. Mógłby tylko creeper się zapewne nie pojawiać, byłoby milej. Byłoby dużo milej. Jak widzicie, ale to chyba moja wina, że zostawiłem za mało latarni i było tu za ciemno.
Co aż okazało się moim oczywistym błędem. Tabliczkę mam, więc... Kopalnia. Dlaczego brakuje kopalnia? Bo tutaj, obok tej ławy, jak widzieliście, też właśnie... miało być. Ja to tam powoli kiedyś to uprzono. Aha, gdzie ta woda wychodzi z tego? Gdzieś tutaj z tego wychodzi. Dobra, to może od razu teraz sklepie, póki pamiętam. Ale tak widzicie, to świat jest zawsze taki sam. Creepery denerwują ludzi. Nauczka, że było tu za ciemno. Na szczęście dużych zniszczeń dziadka nie zrobił. No dobra, to teraz chyba już naprawdę to tyle. Dzięki za oglądanie tego pierwszego pełnoprawnego odcinka. Ja już się ładuję do góry. Generalnie spróbuję to jakoś sensownie zrobić potem, żeby się tam dało tylko tam wjeżdżać i zjeżdżać, ale to o tym będę myślał przy okazji, jak będę nagrywał dla was odcinki albo przed nagrywaniem odcinków. Dzięki zatem za oglądanie i widzimy się już w regularnych odcinkach z Minecrafta. Pozdrawiam i do usłyszenia.